Gmina Police włączyła się w pomoc dla małego Adasia. Wesprzeć chłopca w nierównej walce z chorobą będzie mógł każdy, biorąc udział w wiosennym kiermaszu charytatywnym. Dwuletni Adaś Orlik zmaga się z chorobą genetyczną, dystrofią mięśniową Duchenna. To choroba, na którą z reguły zapadają chłopcy. Objawia się zanikiem mięśni, a z czasem również tych oddechowych i sercowych. By do tego nie doszło, rodzice chłopca muszą uzbierać ponad 15 milionów złotych potrzebnych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Do niedawna żyliśmy w świadomości, że nie ma leczenia. A jest, tylko że kosztuje bardzo kosmiczne pieniądze. Mamy nadzieję, że mimo wszystko uda się nam synka uratować. Właściwie to teraz czujemy jakąkolwiek sprawczość, którą do niedawna w ogóle nie czuliśmy. Bardzo prosimy o pomoc. By pomóc rodzicom chłopca w uzbieraniu potrzebnej kwoty, gmina Police organizuje kiermasz, który odbędzie się w sobotę, 23 marca o godzinie 11 na deptaku przy ulicy Zamenhofa w Policach. Mi się wydaje, że wszystko się dobrze potoczy i będzie wszystko dobrze, dlatego wspólnie tu z naszymi przyjaciółmi organizujemy ten kiermasz i zapraszamy wszystkich obecnych, wszystkich policzan, którzy zechcą również zaszczycić swoją obecność. Na placu stanie 25 stoisk obsługiwanych przez członków rad osiedli i stowarzyszeń z terenu gminy Police. Będzie można zakupić m.in. ciasta, rękodzieła czy różnego rodzaju przetwory. Koszulka z podpisem Kamila Grosickiego, koszulka reprezentacji polskiej. Mamy koszulkę Jagiellonii Białystok. Kilkanaście gadżetów dzięki uprzejmości pani prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police. Mamy kilkanaście gadżetów Pogoni Szczecin. Siatkarek naszych przesympatycznych. Będziemy mieli różnego rodzaju vouchery. W akcję aktywnie włączył się także Miejski Ośrodek Kultury. Na kiermaszu będzie można zakupić m.in. prace ceramiczne i obrazy wykonane przez członków stowarzyszenia Nest Art. Ośrodek zadba także o inne atrakcje. Chorągwiarze, szczudlarze, animacje dla dzieci, bajka, baśniobór, a także pełen śmiechu, centrum uśmiechu ze specjalnym programem dla dzieci. Dystrofię mięśniową Duchenna można nazwać cichym zabójcą. Najpierw powoduje niepełnosprawność, a później przedwczesną śmierć. Adaś ze swoją mutacją nie kwalifikuje się na terapię refundowaną w Polsce. Jedynym ratunkiem jest leczenie w Stanach Zjednoczonych.